Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Brtany Archolos. Moi drodzy, poza odcinkiem sprawdziłam sobie zadanie Wilczych Skór Wiele i okazuje się, że potrzebujemy jeszcze skóry orkowego psa. Na razie nie mamy dostępu do tych skór, ponieważ no, nie spotkaliśmy żadnych orkowych zwiadowców z takowymi zwierzętami. Dlatego to zadanie chwilowo jest nie do zrobienia. Czas decyzji, no to wiadomo, musimy poczekać. Przełomowe odkrycie możemy zrobić i zająć się jeszcze innymi zadaniami. Potrzebuję twoich soli trzeźwiących. Jasne, proszę. Tak po prostu? Tak, ktoś musi mi je w końcu przetestować. Sam je będziesz zażywał? Nie, dam je komuś. To uważnie mu się przyglądaj, zanotuj wszystkie obserwacje i zdaj mi relację. Postaram się. No dobrze. Wypróbowałem mikstury. Jak? Zadziałały? Opowiadaj. Słaba mikstura nie zadziałała. Badany narzekał na jej smak, ale oprócz tego nie było żadnych innych efektów ubocznych. Mogłem się tego domyślić. Dawka była bardzo delikatna. Regularna porcja zdaje się wywoływać wymioty. Nie widziałem żadnych śladów przemiany, a badany również nie wspominał o żadnych dodatkowych efektach. Intrygujące. Któryś ze składników musiał wywołać natychmiastową reakcję w żołądku, co doprowadziło do wymiotów, a w ostateczności nieprzyswojenia substancji odpowiedzialnych za przemianę. Będę musiał sprawdzić, co dokładnie może być za to odpowiedzialne. Silna mikstura zadziałała, ale nie do końca. Zadziałała? Niesamowite! Sam nie przypuszczałem, że tak wczesna próbka rzeczywiście przemieni człowieka. Ale co masz na myśli poprzez nie do końca? Przemienił się jedynie na chwilę? To by oznaczało, że wystarczy dołożyć kilka liści zębatego ziela. Nie, miałem raczej na myśli, że przemiana nie przebiegła pomyślnie do samego końca. Mężczyzna, któremu ją podałem, chwilę po jej wypiciu zaczął krzyczeć z bólu. Następnie zamienił się w jakąś dziwną istotę, będącą pół człowiekiem, pół zębaczem. Gdy tylko zobaczył, co się stało, wpadł w panikę i uciekł na bagna. Zdumiewające! Udało ci się go dogonić i sprawdzić, jak przebiegła reszta procesu? Może ten stan jest jedynie przejściowy? Miałem jedynie podać te eliksiry i sprawdzić, co się stanie. Nie mówiłeś nic o gonieniu nieudanych eksperymentów po bagnach. Ależ to chyba oczywiste, że trzeba się przyjrzeć temu nieszczęśnikowi. Kto wie, co teraz się z nim dzieje? Nie mam chyba wyboru i muszę go odnaleźć. Jeszcze trochę, a zostanę specjalistą w przeczesywaniu terenów podmokłych. Chyba nie do końca nadążam, chłopcze, ale to chyba bez znaczenia. Daj znać, gdy już go odnajdziesz. Dobra, no oczywiście poszukamy go. Tak myślałam, że przydałoby się pobiec za nim, no ale dobra. To co, może chodźmy jeszcze do karczmarza w takim razie. No i co? Nie mam pojęcia. Chodźmy do karczmarza. Potwierdzić mu to i owo. Te sol, te krople zaraz dam temu gościowi. Tylko jeszcze będziemy szukać innych ludzi prawdopodobnie. Żeby nam pomogli. Problemy same się rozwiązują. Cześć, Dirk. Tomas przystał na twoją propozycję. Ale nie dotarła do mnie jeszcze choćby butelka piwa. Uwierzę, że poczęstuję nim swoich klientów. Aha. Szukam kogoś silnego do pewnej roboty. Tutaj znajdziesz tylko silnych ludzi. Nikt nie staje się wilczym synem poprzez czytanie książek. Tylko trudne, męskie szkolenie. Wspaniale, tylko że większość z was jest ciągle zajęta, a potrzebuje kogoś z chwilą wolnego czasu. Wydaje mi się, że Dalmon ma niewiele na głowie. Przynajmniej jak na mieszkańca Leża. Spróbuj jego zapytać. Dzięki. Oj, zdecydowanie dzięki, stary. A Lukas, może ty byś ze mną poszedł? Nie za bardzo. Ej, ty. Potrzebuję kogoś do ochrony kopalni. I co? Wydałem ci się dobrym kandydatem? Cóż, nie wyglądasz na zajętego. Pójdziesz czy nie? Niestety, mam teraz na głowie pewien problem. Póki go nie rozwiążę, nigdzie z tobą nie pójdę. Cóż to za problem?
Wiesz, ale nie będziesz się śmiał? Nie. Bo widzisz, jakoś nigdy nie ciągnęło mnie do książek. Zawsze wolałem trening walki czy siły, no bo i to bardziej interesujące i większe wrażenie na kobietach robi. Możesz do rzeczy? Dostałem list od dziewczyny, którą kocham. Tylko nie potrafię go przeczytać. Stąd gadka o walce. Owszem, jeszcze nie potrafię do końca łączyć wszystkich literek. Niektóre są dla mnie zbyt skomplikowane, a przez to nie wiem, co jest w liście. Martwię się, co mogła napisać. Ty byś potrafił go odczytać? Myślę, że tak. Jeśli ci go przeczytam, pójdziesz pilnować kopalni? Pewnie! Dzięki, stary! Trzymaj! List od Rosalii. To było przecież jasne. No dobrze, to co, sprawdzimy na szybko. List od Rosalii. Mam cię. Miasto jest wspaniałym miejscem. Bałam się, że jego renoma jest mocno przesadzona. W końcu połączenie ośrodka militarnego, kulturalnego i gospodarczego w jednej osadzie rzadko kiedy dobrze ze sobą współgra. Na szczęście jest tutaj kilka ładnych miejsc, od tych brzydkich, jak na przykład dzielnica portowa, trzymam się z daleka. Ojciec zawala mnie robotą, ale jakoś daje sobie radę, no i udaje mi się całkiem nieźle zarobić. Ostatnio na targu spotkała mnie jakiego Bora. Ma bardzo dużą wiedzę o mieście i uraczył mnie kilkoma ciekawymi anegdotkami. Jaka szkoda, że nie mogliśmy ich razem posłuchać. Kiedy znowu się z nim spotkam, postaram się wszystko dokładnie zapamiętać i przy najbliższym spotkaniu wszystko ci przekażę. Twoja Rosalii. Hej, ty. Gotowy usłyszeć treść? Jak najbardziej. Nie oszczędzaj mnie. Bądź całkowicie szczery, niezależnie od treści. Miasto bardzo jej się spodobało. Wiedziałem! Zawsze gustowała w miejscach, gdzie można spotkać wielu ludzi. A tak się bała, że opinie o Archolos są przesadzone. Napisała, że miasto jest ciekawym połączeniem ośrodka militarnego, kulturalnego i gospodarczego. Czyli tak jak ludzie mówili. Dobrze, co dalej? Ojciec zawala ją robotą. Zawsze tak robił, nawet tutaj. Nie rozumiem, jak może nie widzieć, że ona nadaje się tylko do delikatnych zajęć, z takimi rączkami. Tylko że często to najtrudniejsza praca zapewnia najlepsze zyski. Nie przeczę. Cóż, mam nadzieję, że jakoś sobie poradzi. Ale dobra, mów co dalej. Niejaki Bor opowiada jej historię o mieście. Bor? Nawet tutaj sięga jego sława cwaniaczka i porażki życiowej. Co on sobie myśli? Opowie jej o mieście, to go zechce? Skąd wiesz, czy to nieskuteczna taktyka? Rosalin ma gust. Nigdy nie zainteresowałaby się takim prostaczkiem. I jak? Pójdziesz pilnować kopalni? Owszem, zgodnie z układem. Dzięki, że mi to przeczytałeś. Nie ma sprawy. Spróbuję zapytać Ulryka, czy da mi tę przepustkę. Jej sporządzenie zajmuje trochę czasu, więc akurat jak załatwiasz interes w kopalni, będzie gotowa. Żebym tylko nie dotarł do miasta za późno. Nie przesadzaj, stary. Dobra, Loria, może ty byś ze mną poszła? Nie za bardzo. A taki zwykły wilczy syn? Potrzebuje kogoś do ochrony kopalni. Nie widzisz, że coś... Aha, okej. Okay. Ej, ty. Nie widzisz... Dobra. Lukas sprawdzałam, Ivy, nie mogę z nią na razie nic zrobić. Wilczy syn? Ej. Jestem za... Dobra. Nie widzisz... A Krit może? Potrzebuję kogoś do ochrony kopalni. Jestem za... No dobra. A Gron? Hej. Lepiej tego nie robić. Potrzebuję kogoś do ochrony kopalni. Kopalnia jest zamknięta, nie trzeba jej chronić. Chcę do niej zejść. Ktoś musi pilnować wejścia, żeby pełzacze nie przedostały się do leża. Myślę, że idealnie nadajesz się do tej roboty. O nie, podziękuję. Wolę inne formy spędzania wolnego czasu, niż służenie za obiad jakimś wielkim mrówkom. No dobra, trudno. W teorii mamy już dwie osoby, ale wolałabym jednak, żeby były aż trzy.
Może Legriff pójdzie? Potrzebuję kogoś do pilnowania kopalni. Powodzenia! Nie mam na myśli schodzenia. Chcę, by ktoś pomógł strażnikowi pilnować bramy, gdy ten ją dla mnie otworzy. Nic takiego. A, to w sumie mógłbym zrobić. Tylko wiesz, strasznie mi kark zesztywniał. Spałem ostatnio na czymś niewygodnym i wdał mi się w mięsień jakiś ból. Jakbyś mógł zaradzić, by coś takiego nie powtórzyło mi się w przyszłości, to byłbym bardzo wdzięczny. A w jaki sposób? W jaki sposób mam to zrobić? Tutaj, w Wilczym Leżu, jest rodzina, która zajmuje się myślistwem i sprzedażą łuków. No jej wiemy. Głową jest niejaki Gaston, ale chodzi mi o jego córkę, Lucy. W jaki sposób ona ma ci pomóc? Lucy jest bardzo dobra w rękodziele. Podobno potrafi robić świetne zestawy dla podróżników. Porozmawiaj z nią i załatw, żeby zrobiła dla mnie wygodną poduszkę podróżną, którą mógłbym cały czas mieć przy sobie. Dzięki temu, jak gdzieś zasnę, zawsze będę miał co sobie podłożyć pod głowę. Spoko. To mamy umowę. Dokładnie. Powodzenia. Dobra. No to co, chodźmy do niej szybko. Już jest dosyć ciemno, ale to nic. Hej, nie wyglądasz mi na wilczego syna. Co zrobiłeś, że pozwolili ci wejść do środka? Trochę musiałem się nabiegać. Cholera, nie mam na to czasu. Mamy umówiony odbiór drewna. Czemu do tych zakutych łbów nigdy nic nie dociera? Może mógłbym jakoś pomóc? W sumie liczyłem, że to zaproponujesz. Dostawę miał odebrać tutejszy kowal, ale uciekło mi jak mu na imię. Einar. Gdybyś go odnalazł i powiedział, że czekamy tutaj z zamówionymi materiałami, to może uda się nam to szybko załatwić. Zobaczę, co da się zrobić. Srebro i stal, dobra. To co, chodźmy od razu do Einara. W sumie od razu oddam tamtemu te. Jak to się nazywa? Sole właśnie do nosa. Proszę. Twoje sole. Świetnie. Teraz patrz niedowiarku. Obserwuj, obserwuj. Nie buduj tak napięcia, bo padnę. Ale na ziemię? Wiesz, kiedy już upadniemy, to najlepsze, co możemy zrobić, to wstać. Cóż, zgadzam się. Wspaniale. Najważniejsze to mimo upadków iść do przodu, cały czas będąc sobą. Bo gdybyś nie był sobą, to byś był kimś innym. Ciekawa obserwacja. Pójdziesz pilnować kopalni? Oczywiście, że tak. Przecież mieliśmy umowę. Trzeba być lojalnym i nie obgadywać nikogo za plecami, bo słowa ranią bardziej niż miecz. Najlepsi przyjaciele na zawsze! Miło mi. Idź do wejścia. Zaraz tam przyjdę. Do zobaczenia! Spoko, Hank. Jesteś okej? To co? Chodźmy do Einara na szybko. Podobno zamawiałeś dostawę drewna. Zgadza się, ale tych nierobów wciąż tu nie ma. Już ja sobie porozmawiam z Knutem o dotrzymywaniu danego słowa. Płacimy mnóstwo złota za najlepszej jakości drewno, ale nic mi po nim, jeśli nie będzie dostarczone na czas. Krednar nie chce wpuścić drwali do środka. Cholera, co go tak nagle uderzyło, że przepisy i dokumenty ma ponad zdrowym rozsądkiem? Weź ten papier i załatw, żeby to drewno dotarło tu do mnie tak szybko, jak to możliwe. No i dobra, srebro i stal, potwierdzenie Einara. Pewnie trzeba to dać tamtemu idiocie, bo oczywiście po co wpuszczać drwali, którzy nie pierwszy raz tutaj przychodzą, no nie? Ach, dobra. Jak zwykle, trochę biegania. Krednar. Hej, ty. Einar ma dla ciebie potwierdzenie odbioru. Ale te wszystkie obraźliwe słowa już mógł sobie darować. Dobra, przekaż kolegom, że mogą wejść. Bardzo dobrze, że cię opieprzył. Droga wolna. Lepiej się pośpieszcie. Einar się już niecierpliwi. Wielkie dzięki, przyjacielu. Jesteśmy twoimi dłużnikami, ale czy mógłbym poprosić cię o jeszcze jedną przysługę? O co chodzi? Nawet nie wiemy, gdzie jest ta kuźnia. A co gorsza, chyba uszkodziliśmy wóz, jadąc tutaj do góry. Nie zechciałbyś może pomóc nam zaciągnąć tego drewna do kowala?
Miejmy to już z głowy. Dobra. No to pchamy. Jestem zajęty. Hej. Nawet nie wiem, jak ci dziękować. Nie mam nic cennego, czym mógłbym ci podziękować. Ale weź proszę te kilka jabłek. Świeże i soczyste. Idealne po ciężkiej pracy fizycznej. Spoczko. No i dobra, to co? Wiecie co, weźmy się prześpijmy do rana może. Chociaż z drugiej strony nie ma raczej takiej potrzeby. Dobrze, że mogę z pochodnią biegać na ten, na akrobatyce. To co, chodźmy jeszcze na szybko do tej Lucy i miejmy nadzieję, że dzisiaj wejdziemy do tej kopalni srebra. No i co, pewnie Lucy to już śpi. Dokładnie. Potrzebuję jedną poduszkę podróżną. Nie ma sprawy, zaraz będzie gotowa. Proszę, niech ci służy. Dzięki. No i tak po prostu, wow. Dobra, mamy trzech ludzi już. To dobrze. Co to za zbiorowisko? A, jest walka. Marvin, idealne wyczucie czasu. Zaraz rozpocznie się pojedynek. Zobaczymy, czy wygrałam, czy przegrałam. No. Nieźle. Kurna, przegrałam. No i po wszystkim. Miałem nadzieję, że Krzepa wygra ze zwinnością. Ale co to był za pojedynek? Cios jednego, odpowiedź drugiego, prawdziwa walka na wyniszczenie. Szkoda, że postawiłeś na złego człowieka. Może poszczęści ci się następnym razem. Trudno. Czas decyzji, chyba zadanie się wykonało, prawie. Chwila. Jak się czujesz? Nawet z własnym mieczem nie udało mi się go położyć. Powinienem to potraktować jako lekcję pokory. Mimo wszystko, dzięki za pomoc. Gdzie ja? A, tutaj. Zrobiłem sobie zapas wywaru ze smoczego korzenia i została mi jedna pełna mędzurka. Masz. Nie będę jej potrzebował. Dzięki. Dzięki, przyda się. Jeśli znowu będziesz się z kimś bić, to daj znać. Super. Możesz przyjść jeszcze? Potrzebuję kogoś do ochrony kopalni. Jestem zajęty. Nie. Chciałoby się, co? To co, może pijemy od razu ten eliksir siły? Może być. I co? Zmykamy do tej kopalni, bo już mamy wszystko, co trzeba. Teraz tylko myślę, gdzie ten gościu był. Chyba w karczmie teraz siedział? Czy się pogubiłam? Chyba tak. Moment, nie. No, czyli jednak się pogubiłam z tym, gdzie są ludzie. Bo chciał tą całą poduchę, ale wydaje mi się, że chyba lepiej będzie się jednak przekimać. Tu jest Lukas. Wilczy syn. Wstawaj, chłopie, bo potrzebuję twoje łóżko. Oj, stary. Dobra, pochodnia już się nam też nie przyda. Czego ty tam szukałeś? Dobra, to co, może sprawdzimy sobie tutaj w środku, czy gościu jest. Jak tam w ogóle dotarło do ciebie to piwo? Toma? Ja i klienci tak. Przekonaliśmy się o tym na własnej skórze. To piwo jest wyśmienite. Jeszcze raz, dzięki za pomoc. Weź te kilka butelek rumu w ramach nagrody. Odkąd mamy tutaj mroczne... Okej, dzięki ci wielkie. Loria, podejrzany typ, wilczy syn. Dobra. Gdzieś oczywiście typa zgubiłam i on nie był tutaj jednak. Tu jest Lukas, czy już na swoim miejscu. Gdzie jest ten? Ludlow, czy jak mu tam było? To w spokoju. Arete. Hmm.
Najgorzej, zgubiłam go. Chyba, że już jakimś cudem poszedł tutaj czekać przed tym wejściem. Co tu jest? No tak. No nie wiem. Weźmy, spróbujmy. Kim ty jesteś? Słyszałem, że ruszasz do kopalni. Muszę przyznać, że jak na miastowego, to masz sporo odwagi. Zmierzasz do czegoś? Owszem. Skoro już idziesz na dół, to będę miał do ciebie prośbę. Mój przyjaciel Gaur był strażnikiem w kopalni. Pech chciał, że akurat miał wartę, gdy pełzacze zaatakowały. Wiem, że nie powinienem liczyć na zbyt wiele, ale chciałbym, byś spróbował go odszukać tam na dole. Mhm. Nawet jeśli już nie żyje, to chciałbym wiedzieć, że umarł jako wojownik i mieć pewność, że zostanie odprawiony z tego świata, jak przystało na wilczego syna. Czyli? Zgodnie z naszą tradycją, ciało wojownika powinno zostać spalone. Nie mogę znieść myśli, że może gdzieś tam leżeć i być zżerany przez te obrzydliwe pełzacze. No dobrze. Dobra, rozejrzę się za twoim przyjacielem. Dziękuję. Uważaj na siebie i pokaż tym cholernym bestiom, co znaczy prawdziwy ból. Okej. A, jeszcze jedno. Gdyby Gaur nie żył, to rozpoznasz go po sygnecie z fioletowym kamieniem. Był w jego rodzie od wielu wieków. Jasne, dzięki. My już chyba możemy wejść, wydaje mi się. Hej! Co do otwarcia bramy... Tak, tak, otworzę ją. Mam tylko nadzieję, że twoi koledzy porządnie mi przypilnują pleców. Przygotujcie broń. Nie wiadomo, czy jakiś nie podszedł pod same drzwi. Spoko, stary, otwieraj to. Dobra, niczego tu nie ma. A teraz posłuchaj mnie uważnie. Zostawię te drzwi otwarte i będę przy nich czatował razem z ludźmi, których sprowadziłeś. Gdybyś chciał stamtąd uciec, nic cię tutaj nie zatrzyma. Musisz tylko krzyczeć z daleka, żebyśmy mogli zawczasu przygotować się do zamknięcia i za tobą. Daj spokój. Ucieczka nie będzie konieczna. Ta. W razie jakby była, postaraj się przynajmniej nie ściągać ich za dużo. Okay. Jasna sprawa. Idę. Nie ma co przedłużać. Dobra. O kurczę. Kolejna kopalnia. Przed nami. Podróż do wnętrza kopalni. O mój Boże. No jest tutaj dosyć creepy. Mamy pierwsze zwłoki. I widzę też pierwszego chyba pełzacza na dole. Nie, ale widzę bryłkę z srebra. Więc skorzystam z okazji. Okej, chodzę tam na dole. Ale one dziwnie mruczą. Mamy zwłoki. Ciekawie. Dużo zwłok. Ziołowa zupa trolla. O kurcze. Dobra, widzę więcej ciał. Ale warto będzie wszystkich przeszukać. Ciemny grzyb, pochodnia, notatki. I krąg trzeci, tom pierwszy. Weźmy w takim razie te notatki, sprawdźmy. To się nazywało po prostu notatki, było zakrwawione. Notatki. Ten cholerny alchemik musiał mnie oszukać. Zapewniał mnie, że po przestudiowaniu tej księgi będę mógł miotać ognistymi kulami. Tyle tygodni oszczędzania żołdu na jej kupno poszło na marne. Początkowo myślałem, że to wina słabego oświetlenia w kopalni, ale ślęczę nad tymi tekstami już od kilku dni i dalej nie zrozumiałem ani słowa. Do tego to ciągłe syczenie za ścianami. Nie mogę się skupić.
tylko wrócę na powierzchnię, będę musiał wyjaśnić sobie parę spraw z tym oszustem. Dobra, tędy nie będziemy schodzić. Ale przynajmniej sprawdziliśmy to rusztowanie. Tam można zejść. Ale myślę, że zejdziemy sobie normalnie. Czyli tędy. Te zwłoki już chyba sprawdzałam. Dobra, słyszę te badziewia chyba. Zapraszam. Spoko. Chociaż dobra. No. Pięknie. Dobra, czy coś tutaj jest godnego uwagi? Kolejne zwłoki. Kompot z dyni i amulet siły. Czyli dało się zdobyć ten amulet bez kupowania. Larwa pełzacza. O Jezus, one plują! Nie pluj na mnie! Wait a minute. Fuj! Niczego tu nie znajdę. Paskudztwa. Dobra, tamtą pochodnię zgubiłam trochę. Ach, dobra. To wiecie co? Musimy coś zjeść. Najlepiej będzie. Najgorsze są te, że one też plują. Ale dobra, przeżyjemy. Co ja tutaj jeszcze mam do jedzenia? Powinnam sobie narobić też jedzenia więcej. Dobra. F5 i lecimy dalej. Nie podoba mi się to, że te łajzy plują. No ale trudno. Ten pełzacz mi się też nie podoba. A to pełzacz żołnierz. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Dobra, to tą zgaszę i wezmę tą z powrotem. Pełzacz truteń. Dobra, dużo odmian pełzaczy. Idzie ta larwa. Najlepiej trzymać ją z dala od siebie. To one tak mruczą w takim razie. Dobra, no schodzimy w głąb. Piwo i chleb. Okej, to jest zwykły pełzacz. Wojownik. No chodź. O, fajna kopalnia srebra. Ten chyba będzie na mnie pluł, coś czuję. Nie wiem. No chodź. No spoko. Dobra. Nic tu nie ma. Nie zwróciłam uwagi, które plują. To na pewno minus mój. Okej, coś tam pluje na mnie. Może to te larwy plują? Oła. Ty plujesz, paskudo. Truteń pluje. Dobra, możemy, widzę, że zejść tutaj na dół i tam jeszcze można iść. W drugą odnogę. Teraz pytanie, w którą stronę powinniśmy się udać? Tam jest kolejny pełzacz i on coś je.
korzeń leczniczy i pochodnia. Dużo tych zwłok. Ten pełzacz widzę, że nawet oberwał. Od trutnia, dobra. Zwłoki kolejne. Coś więcej? Oho, kolejne złoża, które możemy sobie kopać. Fajnie, że niektóre możemy faktycznie właśnie wydobywać. No dobra. Idzie całkiem sprawnie i tak, trzeba przyznać. Okej, okay, jakiś trud... Z jakiej racji? Ała! Kurwa! Skąd to gówno się tu wzięło za mną? Nie mam pojęcia. Okej, okay, kolejny pełzacz i kolejny plujek. Dużo tutaj tych plujących. Dobra. Na szczęście robotę mi ci wojownicy jednak ułatwiają momentami, bo wybijają mi te plujące. Chociaż tracimy trochę expa wtedy. Okej, okay, pełzacz się zbagował w ścianie. A raczej w podłodze. Całkiem rozbudowana ta kopalnia. Słyszę te larwy kolejne. I widzę, że mi się ciało pełzacza zblokowało. Dobra. To jest do wydobycia, nie? Tak jak właśnie myślałam, ty będziesz pluć. Dużo zwłok, bardzo dużo. W sumie nie jest to dziwne, bo tutaj dosłownie wszyscy nie żyją w tym miejscu. Nie wiem tylko, w którą stronę należy iść. Dlatego się tak trochę, wiecie, bujamy po całej tej kopalni. No dobra. Okej, ta pochodnia niech chwilowo tutaj leży, bo tu będą te bulwy. Tylko jedna? Tak. Tylko jedna. Nic tu nie ma. Kolejne zwłoki. Hamaki. Dobra. Czyli co, tutaj mamy zamknięty już ten szyb, czyli wychodzi na to, że dobrze poszłam. To jest moja pochodnia? Chyba nie. Dobra. Czyli co, idziemy na drugą stronę. Czyli tędy. Kolejne larwy. Zabito. Widzę, że nie ma z nich zbyt wiele. Podróż do wnętrza kopalni. Zwłoki guara. Piwo, lokalny bimber, pochodnia i pierśnie z fioletowym kamieniem. Spal ciało. Tak będzie lepiej. Okej, kolejne larwy słyszę. Kurczę, naprawdę kopalnia jest rozbudowana i w ogóle podoba mi się to, że ma inny klimat od tamtych poprzednich. Kły, bełty i skóra. Okej, kolejne trutnie są gdzieś na dole. I kolejne larwy. Cześć. Dobra. Okej, tam jest pluja jedna wielka, więc będzie na mnie pluć. Okej, jest ich tutaj więcej. Jest ich tutaj zdecydowanie za dużo. Dobra, były dwie.
Okej. Ojejku. Idziesz ty do mnie, czy co jest? Takie dźwięki. Dobra, znowu przydałoby się wyleczyć, bo trochę oberwałam. W ogóle muszę sobie też narobić jedzenia więcej, bo już mam takie... Mało mam tych rzeczy, co tak by dobrze leczyły jakoś bardzo. Dobra, niech będzie tyle. Jak my w ogóle stoimy z czasem, bo po tej kopalni będziemy się bujać trochę. Zapewne. Dobra, teraz w którą stronę? Znowu te pytania. Tutaj wydaje się, że są tylko zwłoki. Trochę bryłek srebra. Dobra. Chodźmy najpierw w tę stronę. Tu jest ta larwa. Okej, można wejść niżej i wyżej znowu. No dobrze. Kolejne zwłoki. Kompot z dyni. O, dużo tych szaszłyków ze ścierwojada, to się przyda. Zdecydowanie to się przyda. Okej, tu jest wojownik, pełzacz. Nawet dwa. No i larwa, której nie zauważyłam niestety. Dobra, trudno. Sporo pełzaczy. No. Tak po prostu przyjdziesz? Dobra, zanim ta larwa do mnie dojdzie, to może wybijemy tego pełzacza wojownika. Wolałabym tą larwę, wiecie, z kuszy. Ona wtedy... Ja nie obrywam. Jakkolwiek dziwne by to nie było. Dobra, pełzacz wojownik. Nic tu nie ma. Dobra, to co, chodźmy może głębiej jeszcze. Ej, naprawdę głęboka jest ta kopalnia. Tu jest kopiec srebra. To może byśmy poszli teraz wyżej może jednak. Albo jeszcze w tą drugą odnogę. No chodź, żołnierzu. Że oboje będziemy tak odskakiwać 300 lat. Nic tu nie ma. Żołnierze nie ma płytek w ogóle. Tego nie mogłam kopać? Nie. Czy ja tutaj nie byłam? Jak najbardziej byliśmy tu. Dobra, więc nie wiem skąd ten żołnierz się tu przypałętał. Okej, już wiem gdzie jesteśmy. To może chodźmy w takim razie w tę drugą stronę, bo tam koło kopca może być tak, że jest droga taka typowa. Chyba jakaś larwa do mnie tupta, ale... Larwa. Trafię w nią? Nie, trochę za daleko jednak. Dobra, idziesz do mnie. Marvin, wziąłbyś trafił. Poważnie? Trudno. Nie ma czego plądrować. Dobra. A tutaj niżej? Tutaj jest do tego kopca chyba droga. Czy to by wyszło na jedno i to samo?
Dobra, zejdę pod ten kopiec. O Boże, kochany. Spoko. No. Nie wiem, która droga jest właściwa. Ciężko jest się połapać. Cholera. Czy górą, czy dołem? A może dołem, a może górą? Cholera wie. Okej, kolejne zwłoki, kolejne larwy. Dobra, wypijmy jakąś kolejną miksturę. Powiem wam, że masakra. Z tym miejscem. Nie wiem, gdzie iść, czy do góry, czy na dół. Czemu ty nie trafiasz ani jedną? Dobra, niestety jedna zdążyła mi wybuchnąć przed twarzą. Marvin, weź tą pochodnię. Po drugiej stronie też są larwy. Kurczę. Ciekawi mnie, czy jest tutaj jakaś, wiecie, królowa, no nie? Ty nie brzmisz dobrze. Piązacz królewski. No chodź. Ła! Ej, bo ja się chyba nie zapisałam, nie? O kurwa, 500 expa jest za takie gówno. I aż dwie płytki. Cholera. Niedobrze jest. Okej, tutaj już jest chyba droga... Tak, zamknięta. Okej, on pilował wielu złóż, więc to jest na pewno jakiś plus. Okej, z tego nic nie ma. Dobra. To jeszcze pewnie po drugiej stronie będzie kolejny taki pełzacz. Nie, tutaj akurat spokój po tej stronie. Dobra. Czyli chyba jednak tutaj jesteśmy w dobrym miejscu. To znaczy, że tutaj będzie jednak chyba zamknięte przejście z każdej strony. Zaraz jeszcze sprawdzimy po drugiej stronie. Ja wchodzę do jakiegoś gniazda, no nie? Czuję to. Może tą larwę... Fucking nie! Marvin! Kurwa, zginę. Jak to leje, cholera! Ja zaraz umrę. Albo i nie. Nic nie widzę. Dobra, dawaj mi to. Ale przekichane. Tutaj będzie jakaś królowa, ja wam to mówię, nie? Schodzimy do leża. Okej. Tu jest jeszcze jedna odnoga. Cześć, pani larwo. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Dobra.
Nic tu nie ma. Okej, tutaj był cały korytarz z larwami. Wait a second. Jezu, myślałam, że tutaj ktoś żywy siedzi. Kusza, łowcy, pełzaczy. Sporo rzeczy. Myślę, że tą kopalnią zajmiemy się jeszcze w kolejnym odcinku, wiecie? Bo już powinniśmy kończyć, a jesteśmy może w połowie tego dziadostwa. Chociaż ja czuję, że my wchodzimy gdzieś w paszczę, nie? Muzyka ucichła. Tam ktoś stoi. I wydaje się jak najbardziej żywy. Jon! O kurwa. Tą larwę tu ustrzelę. Okej, czy jeszcze po drugiej stronie będzie parę pełzaczy, które są niewybite przeze mnie. O nie, to ten królewski. Dobra, bo ta larwa to mi nic nie zrobi, ale te królewskie gówno to mnie zmiecie. Ogólnie ta świątynia, o której wam mówiłam, jest pełna tych pełzaczy królewskich. A jak widzicie, to nie są przelewki. Ta larwa to jest nic w porównaniu do tego pełzacza. Dobra, będzie najwyżej trochę dłuższy odcinek, ale... Skoro mamy tutaj Jona, no to ja już się nie wycofam teraz. Dobra, kolejna larwa. Trafię? No nie zapowiada się. Kolejne zwłoki. Cholera. Dobra, złoże wyeksploatowane, kolejne i kolejne. Pogadajmy z Jonem jeszcze na koniec. Cholera. Nigdy nie przypuszczałem, że będę za coś dziękował bogom, ale jestem im cholernie wdzięczny za przysłanie ciebie. Nie przysłali mnie żadni bogowie. Mam sprawę do obgadania. Tak? A lubisz rozmawiać podczas wykonywania pracy? Wolę robić to w spokoju, a tutaj go nie zaznamy. Chodźmy stąd i to jak najszybciej. Nie wiadomo, jak dużo ich tu jeszcze jest. Słuchaj, jesteśmy tuż przed gniazdem. Jeśli teraz zrezygnujemy, pełzacze znowu się tu okopią i będziemy musieli całą robotę wykonywać od nowa. Ale będziemy żywi. Właśnie takiego cię potrzebuję. Młody, nie bądź dudek. Chodź, zrobimy jeszcze parę metrów i... pozbędziemy się tego dziadostwa raz na zawsze. Po prostu miejmy to za sobą. Co? No idziemy, nie ma co gadać. I co jest nastawienie? Jazda! Jon, ale ty jesteś półżywy, chłopie. To się nie skończy dobrze. To ani trochę. Słyszę te larwy, jakby były za mną, no nie? Dobra, bo ja sama powinnam się wyleczyć. Wiecie co, będzie dłuższy ten odcinek trochę. Bo chciałabym sprawę z Jonem załatwić do końca. Z tą kopalnią. O kurwa, te królewskie gówna. Jon, przecież ty tego nie przeżyjesz, chłopie. Ale mrok. O kuźwa. To nie jest kopalnia z Gothica 1. Tylko kuźwa nie wiem skąd. Jon? A może być jakiegoś... O kuźwa, jakiś eliksir byś może wypił? Ała. Kuźwa. No nie gryź już.
Dobra. Muszę się wyleczyć. Dobra, mamy królową przed sobą. Ła, ona leje normalnie. Może od tyłu. Ła, no nie bij mnie. O kuźwa. O Jezus. Tu jest walka z o kurwa mać. Nie jest dobrze. O fucken. Oh my gosh. Dobra. Ta, mamy bossa. Ej, a co wy na to, żeby wykorzystać zmniejszenie potwora i ją po prostu rozwalić? To się tak da? Albo nie wiem, jakiś czar, który by coś jej zrobił. A spróbujmy. Tak z ciekawości. Nie no, wątpię w to. Ale moglibyśmy na przykład małą ognistą burzę jej zarzucić na twarz. Ta mała ognista burza nic jej nie zrobiła. Nie wiem, czy on może zginąć. Może wir, nie, może pięść wichru. Może jakiegoś golema byśmy obudzili albo coś. Okej. Marvin, wstawaj, proszę cię. Ten pełzacz mnie interesuje. Ten pełzacz to się chyba nam zbugował. Mała larwo. Dobra, robimy F5, bo jest całkiem nieźle. O, fuck. Więcej. Mamy mini bossów. Dobra, tamten klepie ją, ja klepie to gówno. Chciałabym się móc wyleczyć, wiecie? Dobra. Dobra, miło. Dobra. Lecimy z tym dalej. Tamten ją klepie. Udało się. O kuźwa. Niby ta cholera taka nieruchawa, a użreć potrafi. Daj mi chwilę, muszę się trochę uspokoić. Ech, zdaje się, że miałem szczęście. Nie zatruła mnie, tylko lekko ogłuszyła. Wspaniale, chodźmy stąd, musimy porozmawiać. Czy ty mnie słuchasz? Chwilowo nie dam rady. Mógłbyś zacząć temat już tutaj? Niech ci będzie. Mam tylko nadzieję, że w tym stanie będziesz umiał się skupić. Jak wam się udało przetrwać kilka dni w tych tunelach? Mieliśmy ze sobą trochę zapasów. Rozsądnie podzieliliśmy je na racje, a do tego zgarnęliśmy trochę jedzenia z magazynów kopalnianych. O wodę nie musieliśmy się martwić. Spływa po większości ścian tutaj. No i jeden z nas potrafił rozpoznać jadalne grzyby, więc głodni nie chodziliśmy. A pełzacze? Albo je zabijaliśmy, albo odstraszaliśmy pochodniami. Te mrówy nie lubią światła, wiesz? Na jasne obszary wchodzą tylko zmuszone, na przykład w samoobronie. Umiesz posługiwać się kuszą? A jakże. Niestety straciłem swoją w jednym z tuneli. Pełzacze pewnie się już do niej dobrały. Szkoda.
Dobra była, chociaż poprzedniej i tak nie dała rady zastąpić. Co się stało z poprzednią? Zużyła się. Przy każdym strzale tak trzeszczała, że już bałem się ją napinać. Co wiesz o zamachu w mieście? Jakim zamachu? Niedawno w mieście został postrzelony strażnik pewnego ważnego mieszkańca, który najprawdopodobniej był celem zamachowca. Sekcja wykazała, że w ataku wykorzystano jeden z tych waszych specjalnych bełtów na pełzacze. Dobra, dobra, wystarczy. I tak nie wiem, o czym mówisz, więc przykro mi, ale nie pomogę. Rozmawiałem z osobami, które miały dostęp do tych bełtów. Żaden z nich nie mógł dokonać zamachu, więc zostałeś jedynym podejrzanym. Masz jakiś dowód? To nie twoja sprawa. Chcę znać odpowiedzi. Ale ja ci ich nie udzielę. Naprawdę mam użyć innych sposobów zdobywania informacji? No, spróbuj. Stary. Już ty się do niczego już nie nadajesz. Jaką miałeś koszę? Kosę. Larwa. Dobra, bo tutaj jeszcze parę pełzaczy też zabiłam, królewskich. Jeszcze zobaczymy. No dawaj. Słuchaj, młody, nie wiem dlaczego w tym grzebiesz, ale radzę ci. Zostaw to. Odpada. Dlaczego chciałeś go zabić? To długa historia, którą nie mam zamiaru cię zanudzać. Mocno mi przywaliłeś, jeszcze gorzej od tej królowej. Cholera by was wszystkich wzięła. Chcę tylko znaleźć brata, a zajmuję się jakimiś zamachami, organizacjami przestępczymi. Odbijaniem kopalni i bogowie wiedzą czym jeszcze. Za dużo przeszedłem, żeby teraz dać się zbyć jakimiś... Niczym cię nie zbywam, po prostu kręci mi się w głowie. Masz siłę w łapie, wiesz? Jesteś twardy, dasz radę stąd wyjść. Na zewnątrz cię połatają i wszystko będzie w porządku. A kiedy mnie połatają, to znów zaczniesz pytać? Oczywiście. I tak lepsze to niż tutaj zdechnąć. Pomóż mi, młody. Dobra, Jon, poczekaj chwilę. Okej, możemy iść, stary. Dobra, moi drodzy, ale wprowadzimy stąd Jona w kolejnym odcinku. Dziękuję wam już bardzo serdecznie za oglądanie tego. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał i w kolejnym zobaczymy, co się dalej wydarzy. Trzymajcie się i cześć!